Ale wozu nie widzę. No ale słychać, że idą. Chłopaki. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Dzień 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 dobry. Cześć. Cześć. Zobacz, co dostałaś, strażaka. Fajny? Zobacz, jakiego masz misia. Słuchaj, strażaka dostałaś. Ale piękny. Dziękujemy. Aj, Zuzia. Ale jaka to maloga. To nie do jedzenia. Głowę. Aha. Tak, żeby nie udzielał. No, dobra. Ale jedziemy do końca. I teraz takie i do wody. Zobacz, Zuza, prawie jak może w Gdańsku, nie? Już dobra, starczy. Poczekaj, teraz zrobię wam takie zdjęcie. Wiatraki. Widzisz? Dobra, jak to? Jesteś dziwna, ale tak cię kocham. Wiesz? Fajnie, Zuzia? Podoba ci się? Am. Mama wchodzi na tą grupę o tych śpiączkach, urazach? O udarach? No. No czasem. To tam, jak ja często piszę coś o Zuzi w komentarzach i tam widać, że ludzie trochę zazdroszczą, że Zuzia tak szybko wraca do zdrowia. I często na priv do mnie piszą, nie? Żeby opisać historię, jak Zuza zaczęła wracać do zdrowia i w ogóle. W tygodniu to z 5 osobom opisuje. Coś ty. Tłumaczę, jak co zrobiliśmy, kiedy pojechaliśmy. A i tak mówię im, że największą poprawę mieliśmy w domu. Że tam ją wybudzili. Ale cała poprawa poszła w domu przecież, bo my przyjechaliśmy, to Zuza jadła dopiero trochę jogurcików, nie? Zuza na kajaki chciałam zabrać. Matko. No ale to wcześniej. Aha. Myślałam, że teraz. Tak, Zuza, na kajaki śmigamy, nie? Ale ty wiosłujesz. Ale to git. Zuza, pomóż mi. Wspieraj mnie mentalnie. Kibicuj chociaż. Co, jak ja zginę, nie? To ty razem ze mną. Co? Elegancko. Kurczę. Zrobiłam ci węża. To jest szczyt moich możliwości artystycznych. Proszę. Jezu! Ona to tak zgniata, ja się boję, że ona go pęknie, nie? A gdzie drugi? O! O! Tak może zostać, tak. O! Uśmiech! No i o! Z bananem. Cześć! Cześć. Kto tam przyszedł? Wszystko najlepszego. No. Cześć, sorry, mam takie zimne ręce, bo trochę wieje. Jak tam? Ale masz dzisiaj ekipę, co? Jakie się pokręciły, nie? No, bardzo, bardzo fajnie wygląda. No, cześć. Ta łapkę. Ale masz uścisk. No, daj ząbkami zgrzytasz, widzę. No.
No mówiłem no. ostatnio, że będzie mnie ten na łapy pokonywać niedługo. Tak. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Józa Nowak. Ile tam masz? Ile tam jest tych suferek? Ci chyba. Dasz radę zdmuchnąć? Aga była złośliwa i ci z drugiej strony, no to teraz odwróć, tak? No, mocno tak. Muchaj, Zusia. No, ja ci pomogę trochę. Muchaj. No. Muchamy, Zusia. Wspólnymi siłami. Co by dał? O, ale śmierci ta patelna. Co tak się Zuzi odkrztusza ten jakiś, jakaś wydzielina? Co? To jest jak leży, wiesz? A. Nie, bo ona za dużo pali, wiesz? A mówiłam, że ma rzucić pali. Zawsze miała ten problem. Zawsze miała ten problem, nie? Za dużo pali. Jedna po drugiej. A jedną od drugiej odpalała przecież. Tak, cały czas w szpitalu siedzieliśmy i 7 fajek pod rząd. Nie? I częstowała jeszcze z setami czerwonymi. Mm. Jakie dobre, nie? A kogo kochasz bardziej, mnie czy mamę? Mnie? Mamę? Mnie, tak? Radzia? Ale Zuza. Ja cię przewijam, kąpię, karmię. Potem przyjdzie dwa razy i mnie bardziej kochasz. Radzia do domu. Wypad. Dobra, idziemy. Pierwszy. 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 No, kręcimy pomału. Może do łóżka dostać. Raz, dwa, trzy. Jepaj! Chodź. Ojej, Zuzka. Aj, ci matka ci tam nogi powykręca. Poplątałam ci nogi. Dobra. No bo my mamy te swoje godziny, wytyczone godziny śniadań, że to jest 8 rano i ona wie, że to jest śniadanie. Potem jest 14 i ona wie, że to jest pora obiadu, że ona dostanie obiad, co tu jest. W lewej ona czasem coś próbuje. Czuć to napięcie mięśni, ale nie ma tego. W lewej ręce jest trochę poprawa, że czasem nią ruszymy, ale noga w sumie prawie wcale. Raz palcami nam porusza. Jest duża poprawa, gdy ona siada. Na przykład, gdy mamy ją na wózku i potem ją kładziemy, to widzimy ten ruch nogi, nie? Że jest ta różnica wtedy. Jak na przykład dłużej posiedzi na wózku, jak byliśmy na festynie, tam 3 godziny czy 4, wróciliśmy do domu, to zaczęła normalnie lewą nogą ruszać, nie? Bo było inna pozycja przez dłuższy czas, nie? Cały czas codziennie pracować. Tym bardziej, że ona chce. Bo już teraz czuję potrzebę. Tak. Przedtem nie czuła. Rób ta, co chce to. No. A teraz to... Ona chce. Widzi pani? Ja mówiłam, że ona z tego wyjdzie. No teraz to już wszystko na to wskazuje. To jest tylko krótka piłka. Teraz tylko zacząć chodzić. Tak. Coraz codziennie więcej. Pan profesor, tak jak ostatnio mówił, że codziennie więcej dawać jej jeść i co? Przesadziłam. Chodzić. Ale wtedy. A wtedy to było obowiązkiem. No i? Codziennie więcej. No to gdzieś przegięliśmy. Nie, zmniejszamy teraz. Czy przegięliśmy, czy nie? Nie. Nie. Nie, powiedz, ja lubię jeść po prostu. Uważaj, nie spadnie? Ja się boję, że ona zjedzie, nie? Teraz nawet jak ci zjedzie, to nic się nie stanie. Tylko musi być. I teraz tak, jedna noga pracuje. Zuza, tak? I leci do stania, proszę. Czekaj, jak kolanka? Poprawię jej te nogi, co? No. Dobra. Dasz odejść ten, zblokować kolana? Spróbuję, czekaj.
Zuza, nie zginaj nogi. No, powiedzmy. Powiedzmy, że zblokowane. Boli? Nie bój się, nie Zuza, to się nic nie stanie. Co ty broisz? Buziola mi dasz? Moje małpeczko. Nie huśtaj się teraz, to nie jest huśtawka. Huś tu. Huś tu. My chcemy się przejść, tak? Cuza. Chcemy się przejść? Tak. Chodź, dawaj do kuchni, idziemy żreć. Idziemy jeść? Dawaj do kuchni. Trzymaj głowę. Ale one trzymają. Jakby trzymała, to by było idealnie. Trochę trzyma, bo ja tylko przytrzymuję, żeby ona w lewo nie leciała, nie? Dawaj. Dawaj. O, jeszcze. I jeszcze kawałek. Dasz radę. Mocno nogę do góry podnieś i do przodu. Dasz radę. Raz porządnie. Zuza, walcz. Kopnij mnie. Tak jakbyś chciała mnie kopnąć. Do przodu, mocno. Tak jakbyś chciała mnie kopnąć. Tak wiesz, tak. No. Dawaj. Dawaj, Zuza. O, dobry ruch. Dobry ruch. Do mnie, dawaj mocno. Hop, hop, jeszcze, jeszcze. O, tu. I prosto nogę. Super jest. Chcę wychodzić. U, nie powiem ci, że? Nie było chyba tragedii, co? No chcę. Fajnie. Poza pracą coś z tym będziemy robić. Wiesz, Jacielow? Wiesz, Jacielow. Już ci Zuzka daje spokój. Masz szczęście, że Kajetan cię nie dźga. Jeszcze Zuzka trochę do przodu, dobra? Jedziemy do góry, na full. Ale daje, nie? Siłę ma. Rękę do góry pociągnęła, jakby chciała mi teraz... Teraz możesz mi przypieprzyć. Dawaj, wal. No prawie. Dawaj, wal. Ale tak mocno. Wal. Nie. A pogłaskaj mnie. Nie, bo raz mnie głaskała, to mnie tak za włosy pociągnęła, jak bobas. Myślałam, że mi wszystkie klaty wyrwie. Ale ciągniesz tą rękę do góry. Zuzka. Ej. Jeszcze do tyłu. Nie, do Zuzy mówię, żeby ciągnął głowę do tyłu, to będzie lipa. O. Elo, mordo. Esa. Żółwik. Jeszcze soku? Już dość? Dosyć? Co ty byś chciała zjeść? Mama gotuje jajo. Nie ma jajo. Nakrzycz na mamę, powiedz. Głośno. Jeszcze raz tak głośno. O, nakrzyczała do mamy. Też pójdę spać wtedy. Fajnie, lubię tak. Chodź. Bój piłka. Co? Daj rączkę. Ściskaj paluchę. Tutaj. Chodź.